czym jest szkło, jak zobaczymy szklane, błyszczące, twarde, kruche, wydawałoby się, że nic nie jest w stanie tej masy poruszyć. Okazuje się, że działając żywiołem takim jak ogień, jesteśmy w stanie doprowadzić, działając wysoką temperaturą, do tego, że staje się masą ciekłą, kleistą, dającą się formować. I proces jest stale powtarzalny i odnawialny. Szkło żyje ze światłem. Bez światła bardzo dużo traci. Człowiek martwy dalej istnieje. Natomiast nie wchodzi w interakcję z otoczeniem. Tak samo światło wydobywa szkło z mroku w taki sposób, że zaczyna to szkło grać przestrzenią wokół, z innymi przedmiotami, z kolorami. Szkło, niezależnie od tego, czy jest bezbarwne, czy jest kolorowe, czy ten kolor jest transparentny, czy opakowy, czyli półprzepuszczalny, i tak światło kumuluje. Światło, które jest przefiltrowane przez szkło, zmienia się, zmienia barwę, zmienia natężenie, zmienia kąt padania. Przez witraże przefiltrowane światło powoduje, że wnętrze czy przestrzeń zaczyna nabierać kolorów tak, jakby powietrze dostawało koloru, który jest zupełnie mu obcy. Witraż powoduje, że kolory szkła, mieszając się ze sobą, tworzą jeszcze dodatkowe pryzmaty, tęcze, wyciszają niektóre przestrzenie. Szkło można matować przez to, co światło jest bardziej rozproszone. Natomiast jeśli chodzi o szkło w masie, to ma jeszcze taką cechę dość niesamowitą, że kumuluje to światło wewnątrz i jest jakby światło zaklęte w szkle. Troszeczkę podobnie jak w wodzie. Woda jest cieczą, szkło również jest cieczą. Dlatego też ma pewne właściwości. Masa szklana układa się w sposób właściwy cieczą, a więc światło, które przez tą masę przechodzi i zostaje połamane w wielu różnych kierunkach, prizmatach, przez co obiekt szklany to szkło kumuluje i świeci samoistnie w jakiś sposób. Szkło jest materiałem związanym bardzo mocno z naturą. Właściwie jest to kwarc. Podstawowym produktem do wytopu szkła jest piasek kwarcowy. I ten piasek kwarcowy powoduje, i kilka innych składników, które wchodzą w skład masy szklanej, że tak naprawdę struktura szkła jest podobna do struktury wody. Jest to ciecz, nie jest to ciało stałe. I w momencie, kiedy doprowadzimy do wysokiej temperatury, narobimy bałaganu, obniża się temperatura i ten proces stygnięcia, krzepnięcia trwa bardzo długo i nigdy nie dochodzi do poukładania. Zawsze wewnątrz utrzymują się naprężenia. Także, żeby te naprężenia były jak najmniej, trzeba maksymalnie wydłużyć proces studzenia. I z temperatury 800 stopni doprowadzamy do niższej temperatury. To są wartości do 500 stopni, 480-460 i bardzo powolutku, bez szoku, bez stresu dla szkła powodujemy, że stygnie. Trwa to czasami nawet tydzień czasu, bardzo długo. Szkło zastąpiło błony zwierzęce w oknach i wpuściło nam światło do wnętrza. To jest historia rozwoju cywilizacji, która spowodowała, że ludzie się z jaskiń wydobywają wciąż i wciąż bardziej do światła, czyli ku światłu dążą cały czas. I szklarze próbują to światło zakląć, zatrzymać, zakląć w przedmiocie i znaleźć dla niego miejsce w przestrzeni takie, które jest w jakiś sposób minimalnie przez nas kontrolowalne. Thank you.
z którym mam do czynienia, jest to naprawdę ogromny żywioł, bo tak niewielki palnik, moje narzędzie pracy, osiąga temperatury do 1400 stopni. Ja pracuję na temperaturach 1200, z tym, że żeby rozpuścić szkło, żeby doprowadzić do tego, żeby masa była plastyczna i dająca się formować, wystarczy 800 stopni. Ten materiał to jest magia. To jest nieco nieuwierzytelnego. Ten materiał to jest magia. To coś niewiarygodnego, szczególnie w płynnym szkle. Cały ten indeks załamań i tego wszystkiego, co się tam rozgrywa. Jako odegrała. Nehledě na to, že nie mówiąc o tym, że szkło da się różnie barwić, że dają się tworzyć zupełne imitacje kamieni szlachetnych i tym podobne. Zácnych kamenů a podobně. I formą, i środkami wyrazu jest to bliskie rzeźbiarstwu, choć jest to przeźroczysta rzeźba, bardziej transparentna. Ale zase ta możliwość tego. Jednak możliwości wyrazu nie są tak dobre jak w rzeźbie, która ma zupełnie inną skalę przestrzeni dla twórczej ekspresji. Prostoru pro to wyjadrzenie. To dmuchanie, praca ze szkłem w hucie, stała się moim konikiem. Czymś, co mnie bawi. Właściwie to szkło robię dla zabawy, żebym miał dobre samopoczucie. Pobawił z tym wszystkim, abych miał to dobry pocit. Ja to nie dělám prostě z žádných křeče. Nie robię szkła dla jakichś wewnętrznych poplątek, czy żebym miał coś takiego. Przy pracy tak naprawdę czekam na jakiś błąd, aż coś się stanie, co przeważnie rzeczywiście się zdarza. Ale szkło ma taką szczególną moc, co na swój sposób bezpośrednio się z tym wiąże, że bez przerwy stwarza problemy. Ta rzecz może. Do ostatniej chwili ta rzecz może się rozbić lub w jakiś sposób skazić. Pokazać, protože když prostě máš to sklo na tej piszczeli. Gdy masz to szkło na tej piszczeli, a to jest jedynie taka tyczka, a tam się wszystko rozgrywa. To musisz to kontrolować. Temperaturę i te wszystkie rzeczy wokół, które są ważne. To szkło jest tak jednoduche. To szkło jest proste, elementarne, zarówno kształtem, jak i sposobem użycia. Z mojego punktu widzenia rozumienie szkła jest takie, jakby ten materiał był częścią wszechświata. Ta podoba teda. To znaczy i kształt dzieła, które wytwarzam, jest taki, jakby też był jego elementem. Jakby tą součástí byli taky.
twórczość szkła jest rzeczywiście niezwykle odmienna od wszelakiej innej działalności artystycznej. Artysta szkła podejmuje wyzwanie, które jest o wiele trudniejsze niż na przykład malarz, rzeźbiarz w kamieniu czy ceramik. W tamtych rodzajach sztuki twórca całkowicie ma opanowany materiał przed sobą. Artysta szkła ze względu na sytuację technologiczną posługuje się jakby jako pędzlami, hutnikami. Ja mogę pracę artysty szkła porównać troszeczkę do reżysera filmowego, gdzie reżyser jako pędzli używa aktorów, ale musi nad nimi zapanować. Znaczy, po pierwsze musi ich poznać, po drugie musi bardzo dokładnie pilnować cały czas ich pracy. Tak samo, jeżeli artysta szkła nie przypilnuje tego hutnika, który wykonuje według jego projektu, według jego koncepcji tą formę rzeźbiarską, to szkło wystyga, hutnik pociągnie to kompletnie w inną stronę, forma zepsuta. Jest też coś takiego jak design, kiedy my możemy tą formę tego kieliszka czy innego szkła użytkowego zaprojektować wcześniej. Szkło jest takim materiałem, że nie do końca wszystko można nawet wymodelować w 3D. Ono z cieczą inaczej wygląda, bez cieczy inaczej wygląda. Nawet najlepsze programy do digitalizacji formy, moim zdaniem, nie są w stanie być wystarczające dla designera. To znaczy, to co jest tym efektem końcowym, czyli szkło, to wszystkie mankamenty własnego projektu można ocenić dopiero, kiedy ono jest zrealizowane już w materiale. To prostředí vlastně vytváří. Ta okolica stwarza warunki dla produkcji szkła. To znaczy, jest tu dużo delikatnego piasku kwarcowego, który się tu wydobywa i z którego wyrabia się zasadnicze typy szkła. Pecy vlastně základ toho skla. Były też tu, w górach izerskich, ogromne lasy, które ciągnęły się aż do Nowego Boru. Tak, że było czym palić i były warunki do produkcji. A jiná měla rajskej klín, až krav v mým žilách stvrdla, i z ní se však vyklubala, zase další stará vidra, příští už bude ta brava. Festiwal Ekoglas to pokazy pracy artystów z Polski, z Czech i ze Słowacji, którzy w Leśnej Hucie, w Szklarskiej Porębie, dzień po dniu pracują z hutnikami z Leśnej Huty i z hutnikami z Tarnowa. Po czeskiej stronie współpracujemy z hutą Martina Stefanka w Desnie i w hucie prywatnej w Czastalowicach.